No cóż, dawno nie było ode mnie żadnego let's playa. Próbowałem wcześniej Kangur Kakao zrobić, ale no... Chujowo trochę wyszło, enkodowanie było w chuj przyciążone. Nic nie byłem w stanie robić. Widziałem dobrze, jak wyglądał na końcu film. Tego się nie da oglądać, niestety. Cóż, zamiast tego będę zmuszony zrobić coś innego. Mam nadzieję, że chociaż ta seria gier mi się nie spierdoli, tak łagodnie mówiąc. Jest to Mortimer Beckett, cała seria, 4 gier, niby jest też piąta książka złota, Book of Gold, ale ja jej nie uznaję za pełnoprawną część, za kanoniczną, za istotną. Dlatego ja się ograniczam do 4. To jest pierwsza część, w której zacznę nową grę, gdzie Mortimer Beckett jedzie w pociągu do posiadłości swojego wujka, bo 10 dni temu dostał jakąś paczkę, gdzie był notatnik, który zawiera sobie list. Paczka była od wujka jego, czyli Jeroma Becketta, nie wiem jak to się wymawia, który właśnie mieszka w tej całej posiadłości. Tytułowy Mortimer ostatnio go widział jakieś 20 lat temu i nie pamięta za wiele o nim, poza tym, że on był otoczony przez... Znaczy poza tym, że on siedział dużo w książkach, i tworzył różne dziwne maszyny. No i po czasie stało się to, że dostał list i mówi: mój drogi bratanku, to chyba tak się tłumaczy, coś okropnego się zdarzyło, maszyna sama w sobie jest gotowa, ale ktoś ukradł jakieś części, które są poukrywane w mojej posiadłości. Musisz mi je pomóc, dajesz, żebyśmy mogli odpalić tą maszynę. Czekam, aż przyjedziesz jak najszybciej, twój wujek Jerome Beckett. PS, położyłem mój notatnik w opiece i w nadziei, że znajdziesz tam jakąś pomoc. Ej, jestem przerażony tymi myślami, co się stało z moim wujkiem i o jakiej maszynie on gada. No i z tego wszystkiego, kim są oni? No, przyjechał do jego posiadłości, zapukał do drzwi i nie założył odpowiedzi, więc wszedł przez okno. I mamy tutorial, który mnie wkurwia, bo jestem bezwładny w nim. Ogólnie jest to seria point and click. Po prostu. A. Muszę najpierw szukać, a potem stawiać. Tak, jest to seria point and click, gdzie jesteśmy w różnych miejscach, zbieramy przedmioty. W pierwszych dwóch częściach jest to po prostu część przedmiotu, fragment danego przedmiotu. A potem są to już całe przedmioty. I na szczęście, kurwa, poczekałem. Znaczy no, pewnie się doczekamy tego momentu, jak zacznę ogrywać część, w której będzie właśnie szukanie całych przedmiotów, a nie właśnie fragmentów, co mnie wkurwia w tych grach. Też mamy system hintów, który jest ograniczony liczbami. No niestety, jeżeli nam się skończą hinty, to jesteśmy w dupie. Taka prawda. Tak, też nam gra mówi, jak należy obiekty rozmieszczać w tym levelu. Też musimy zobaczyć tutaj, co trzeba zrobić. A już wiemy, że trzeba dać wino temu duchowi, żeby uciekł i żebyśmy mogli przedostać się do tego miejsca. Tak, teoretycznie odblokowujemy każdy poziom, ale... Niestety gra nas nienawidzi i musimy przejść każdy pokój. Ten z tego, co kojarzę, jeszcze jakoś ogarnę. Te dalsze mogą być problematyczne. No bo jednak hintów nie mamy nieskończoność, a mamy ograniczoną liczbę, co jest okropne. W zasadzie to jest jedyna część, która to ma. W następnej części już to naprawią, ale tutaj to się trzeba z tym męczyć. Nikt nawet nie wypuścił patcha, który by to zmienił, ani nic. No, ale już sobie ogarnąłem wszystko. Wszystko pięknie. Tutaj taki obiekcik, tutaj pędzelek. W ogóle podoba mi się odgłos, po którym postawiam przedmioty. O. Dobra, jeszcze nie będę tego udawać, kurwa, przepraszam.
Dobra, to powi. O, jeszcze tutaj coś jest. Jest część do jakiejś maszyny duchowej. No, kocham mojego Linuxa, gdzie mi się słuchawki odłączają same z siebie. Okej, zacznę jak zwykle od kuchni. Też z fajnym soundtrackiem, który bardzo dobrze mi się kojarzy z tą serią. No. Szkoda tego, że zbieram te fragmenty przedmiotów, to jest irytujące, ale no wyjścia nie mam. Tutaj macie jakąś tą panią, znaczy głodnego ducha. Ogień, wody do ognia. Okej, czyli to nie tu się tyczy. Tak, jako że jest głodno, to trzeba jej dać ciasto, będzie je wpierdalać. Jest duchem, to jak ona kurwa wpierdala, to ciasto powinno przeniknąć. Ja nie ogarniam tego, tych duchów. Czy ten pokój zrobię? A nie, jeszcze muszę te rzeczy podawać. Talerzek i róża. Let's go! We need to do a pillow or cushion, whatever it say, top hat, vinyl, and so. No, czy mówiąc po polsku, jakiś kapelusz, jakaś podusia, jakaś płyta winylowa i piła, która będzie nam potrzebna. Zresztą widać puzzle items, to oznacza, że ten przedmiot będzie nam bardzo potrzebny. Tu już mogę dać podusie. Tu już mogę dać płytę do gramofonu. Niech leci muzyczka, ale nie leci, bo gramofon pewnie zepsuty albo wyłączony. To po co, że dałem to płytę? A, no tak, przecież potrzebuję kodu. Nie powiem do czego, bo spoilerować to tak nieładnie. Na szczęście pan z Tophatem się odwrócił po dostaniu kapelusza, pozwoli mi stworzyć piłę. W związku z czym jestem w stanie wypiłować sobie łańcuchy. I dostać się do następnego levela. Też mogę oczywiście użyć wiadra z wodą do ognia i dostać część do maszyny. No, łatwo to idzie. Dość łatwo. Szybko, łatwo, prosto. Nawet podejrzanie bym powiedział. No leć kurwa, dawaj. No, zabieram teraz jakiś fragment obrazu, nie wiem jakiego. Potrzebuję jeszcze figury szachowej. Dobra, zegarek tutaj chyba szedł. To jest przełącznik światła, ja zawsze uważałem to za kabel, że to jest przełącznik światła. Kliknąć go niestety nie można. Też tu pamiętam, że trzeba uważać z klikaniem. Znaczy no, w tej grze akurat nie. Znaczy no, aż tak, znaczy tu trzeba uważać z klikaniem. Po prostu, bo się duszki pojawiają i będą przeszkadzały. Ale one nie mają większego wpływu na grę, nawet mogę pokazać. I chyba maksymalnie na ten ekran może się pojawić do 5 duchów. No a w sumie ten ekranik jest dość mały, to jest jednak sporo. W innych point-and-clickach, już niekoniecznie od Paprikari, czyli firmy, która Mortimer Becketa tworzyła, no to faktycznie już tam po... Taki kara za klikanie losowych miejsc potrafi być dość okrutny. Ale tutaj jest tylko jakiś efekt wizualny, jakaś mała przeszkoda, która po czasie znika. Podobnie chyba było w Sprillu, którego nagrywałem na flashu. O, też fajny soundtrack leci. Już misia uszatka złożyłem. Czas znaleźć jeszcze... To gunwo do otwierania zegarów. Dobra, dawaj hinta. Oczywiście co level są inne hinty, znaczy jest inna ilość hintów. To tutaj jest 10, na tutorialu było 15, a tam nawet się nie przyglądałem, ale chyba 7 było. Czyli malutko. Tak, tutaj też potrzebne będzie nam kilka rzeczy, na pewno świerszczyk. Na pewno przydałby się stateczek, gdziekolwiek on jest.
Bo wiem, że jest w częściach. To jest oczywiste, tylko ja nie wiem, gdzie te części są dokładnie, a Chińców nie mogę marnować, bo Chiny są na wagę złota. Szczególnie, że jest ich naprawdę mało. Dobra. O, tu co, jest jakiś fragmencik, jeszcze jeden fragmencik, nie wiem gdzie. Jeszcze jakiś tam okularek, czy nie wiem co to jest. No i parasola. Okej, tutaj jest fragmencik. No i pięknie. Teraz sypialnia. Nie, może jeszcze nie sypialnia. Pójdę do zegarmistrza. Tutaj otworzę zegar. No, mam fragment brzytwy. Z tego co każe, to jest brzytwa, czyli takie do golenia się. Co się łatwo można zacząć. O, jest już nożyk. Tu jakiś kubeczek z ceramiki jakiejś. Albo porcelany. Nie wiem, nie odróżniam, nie znam się, nie jadłem. No i za bardzo klikałem w randomowych momentach, długi się pojawiały, kliknę trochę więcej. Już więcej ich nie będzie. 5 to jest maksimum. Heh, ale zajebiście latają. Dobra, lecę z tym. A, nie mam tarczy zegarowej, by tutaj dać to. Ja potrzebuję jeszcze brzytwy, bo bez tego kluczowego przedmiotu nie zdobędę, a nie wiem gdzie jest. Tu widzę porcelanę, tu widzę porcelanę. Brzytwa jest tutaj. Tutaj misia trzeba. Ostatnia rzecz jest tutaj. Brzytwa idzie tu. Mamy jakąś sześć do maszyny. Już trzecią. Bo to level trzeci. No i... Dobra, może lepiej, żebym nie przechylał laptopa, bo jak mi się kurwa dysk odtupy depnie, na którym nagrywam, no to będzie chujowo. Materiał się nie nagra, ja kurwicy dostanę i tyle będzie. Czekaj. Dobra, już mamy zegarek. Teraz mam... Nie wiem co. Ta szola by wypadało ogarnąć. Te kombinerki, czy nie wiem co to jest. Duchu, odsłoń się. Odsłoń mi. Jest. Ta szora nie mogę znaleźć. Kurka. A, znaczy no, ta szor może być i kurka, ale nie wiem. Jest git, dobra. To do wejść. Nie, jeszcze nie. Zegarowy pokój. Potrzebuję tego. Okej. Tutaj. Tutaj jest kluczowy przedmiot, ukryty. No i git. Tu jest jakiś ptaszor do domku dla ptaków. I świerszczyk do trawy. Tu jest jakieś przejście. Tutaj jakiś fragment książki. Matrioszka. No, dostaję hasło. Kojarzę, że to hasło jest o sekretnym pokoju. Któryś tym. O, porcz, bo brzmi tak fajnie. Chyba zawsze tutaj zaczyna od mechanika. Już czwarty level. Szybko im idzie. Albo nie idzie, zobaczymy. Planuję nagrać całą grę. Jakby kogoś interesowało. To chyba nie powinno być trudne, chociaż wątpię. Jakoś ogarniam tą grę.
Brakuje mi tablicy rejestracyjnej i fragmentu barometru. Wrócić tu i tak wrócę, ale wolałbym ten fragment znał. O, już znalazłem. Pięknie. Podwóreczko. Dawaj. Tu jakiś ptaszor. O, sowa jakaś, matka sowa. Babyka musimy złożyć w jednym kawałku. To się rozczłonkowa mocno. Ok. No dawaj, kurwa. Sowę chcę. Już, już. Gdzie jest ta ostatnia część? Kintów mam 10. O, jest ostatnia. Drzwi od lodówki. Dobra, jakaś pokrywa, jakieś gówno. Tu lodówka w fragmentach. Telefonik ponoć. O, już telefon. Ty potrzebujesz tablicy rejestracyjnej, chłopie. Bez tego to ci mandat wezmą, zgarną i po tobie będzie. O, tu jest olej. Żłob, 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 żłob. Wyżłopał i mamy olej. No, telefon. Lodówka. Wszystko rozmieszczone bodajże. Jedna rzecz, tak, ale to ta puzzlowa, której jeszcze nie posiadam. No, karta do zdobycia. Tu schowany as. Tu piłeczka. Tutaj coś. Jeszcze cello. Nie wiem, jak się nazywa ten instrument strunowy. Niezbyt mnie muzyka interesuje, to też instrumenty też średnio mnie obchodzą. O, wiem, świnka! Rozbiłem cię, mam monetkę. Gdzie tu jest coś jeszcze? Tutaj mam coś. I tu mam coś. W zasadzie już mam wszystko, mogę rozmieszczać, gdzie mi popadnie. Tutaj, tutaj, tutaj. Wszystko? Wszystko. Pójdę do porcza. Tu, z tego co kojarzę. Tutaj jest telefon, to potrzebny. Tu jest Oliwiara. I sobie muszę naostrzyć nożyce. No, mam piękne, ostre nożyce. Mogę od razu kogoś wykastrować albo zamputować. A, jeszcze jest garnek, żebym go zakrył. No, i... Nie, jeszcze... A, barometr się schował chamsko za mną. No i git, po barometrze. Tutaj jest potrzebna mi ta monetka. Ze skarbonki mam już część do maszyny, do duchów. Wszystko zrobione. Wszystko sprawnie idzie. Wrzucam kopertę, zajebista animacja. Sowa też dostała dom. Instrument naprawiony. Fragment kodu powstał. Czas na nowy level. Winoroś usiąść i mieć dostęp do drabiny. Albo do spinaczki. Ile? 4. Tak, to już 4 levele, to ten jest 5. Pokój do rysowania. Jakiś nohal do złożenia, jakiś dziwny kompas, czy miernik. No i do skrzypc coś, taki stryczek, jak to się, nie pamiętam jak to się nazywało. Smyczek, o, chyba ta. Okej. Okay.
Dobra, to jest tak chamska część, że użyję him. Albo nie, albo ta. No co, przecież to nie jest laska. Okej. Okay. Buciory mogę naprawić. Witraża już sobie zbierę. Tu kluczyk będzie potrzebny. Kierowca rajdowy. Zapalniczka. Ach, będzie podpalanie, piromania, mniam, mniam, mniam. Okej, okay, no kurwa, daj mi wtyczkę kliknąć. Ogień. No i ogień zapalniczki już zniknął. I co? I gówno. Chuja widzę w tych ciemnościach. Pamiętam, że któregoś się nie da odnaleźć jeszcze na tym etapie. I wydaje mi się, że to jest ta część, którą zostawiłem. Okej. Okay. To jest kolejna szafka. Nawet nie wiem z czym. Tu potrzeba mi jest zapalniczka. O, witrażek mam, to będzie ładniejszy żyrando. Popowi, no hala upierdolono, to trzeba teraz powalić się w chirurga i go naprawić. No, coś słabo się trzyma, ale jest git. Dopóki sad nie wyjdziemy, to będzie się trzymać, a potem spadnie i to już nie nasz problem. Dobra, mam tutaj. Młotek, kurwa, gdzie jest młotek? Daj mi siekierę, chuju. Znaczy, no młotek też. Ja pierdolę, jestem ślepy. To jest jakiś fragment, to chyba jest maszyna. Po prostu. Słabo widzę. To jest najgorsze. No gdzie jest tu coś, kurwa, jeszcze? Wszystko po jednym mi zostało, a nie wiem, gdzie czego szukać. Hinty marnuję na to. Dobra, teraz wszystko po jednym mi zostało. To już jest źle. A no to co mi się nie chciał kliknąć. Tutaj skrypcik chamsko schowany. Fragment klamerki, który nie wiem gdzie jest i fragment płoteczka. To klamera, co nie? To klamera. A, młoteczka nie ma, dobra. To git. To nawet hint... No, jeżeli się nie da czegoś znaleźć, to hinta nie tracę. To jest fajne. Wracimy. Klamka. Będę musiał szafkę otworzyć. O, kierowca rajdowy. Podpinam wentylator. No i jest zaginiona część. Brakuje mi czegoś. O, smyczek do tego. Do tego chyba ten, frequency drill. A, czyli to do ustawiania częstotliwości w radiu. Żeby ten, słuchać RMFM-a. Bo... Radio Maryja, albo Eski, nie wiem. Co kto lubi. Dobra, rzutka. Rzutka i rzutka. To jest kurwa tragedia, to szukanie. O, coś przypadkiem klikło. Klikło mi się i ogarnąłem. Tu też coś przypadkiem mi się klikło. Nie spodziewałem się, że fragment buta, który się wyróżnia, będzie taki trudny do odnalezienia. Te szare to jeszcze rozumiem, bo one się wtapiają w tło, ale kurwa, but? Nie, to jest liczyt. A, bo to okładkę książki się wtopiło mocno z... Wszystko! Jest! Udało się, jakiś pokój zrobiłem. Chyba jeszcze za wcześnie bym tu wchodził.
Bucior. Działa? Nie. Kluczyk. No, mam zapalniczkę. Coś jeszcze trzeba. Kamerę. No i wszystko. Tu się pójdzie. Użyje się tutaj klam, gałki czy coś. Tu się rozbrozi. Maszyna do duchów! I młotek! I spierdalam! Rzucę! No, prawie idealnie. Świeczki. No i mam część kodu sekretnego. Rozbić ta ściana. Level 6, tak? Tak, 6. Dużo tego. O, jest sekretny pokój jakiś. To już wiem, że będzie grubo. Okej, okay, krocucha zrobię. No dawaj. Chyba ta precyzja na touchpadzie. Bo mi się myszki nie chce podpiąć. Tu coś jest, tu jest era, erka, tu jakiś szabelka, tak, szabelka, tu widzę oczko i tu widzę kryształek. O, tu jest niania, nie wiem czego ona chce. Okej, okay, jakieś larger ringi. Pianino! Albo gówno! A trochę klawiszy. Dobra, jeden klawisz. Jakieś nie wiem co. Jakiś hak. Tak creepy jesteś, zrobisz drugie oko, będziesz bardziej creepy. Ale jesteś przerażający. Kurwa, ja nawet nie wiem co chce ta duchniania, nie wiem. Kamień słonia. Nic nie widzę. Jak zwykle ślepy jestem i to w chuj mocno. Oczywiście, że tym nie przybije kółka. O, dobra, jest tu jakiś fragment, nie wiem czego. No 12 hintów, tylko że to jest mało, bardzo mało. Tak na początku mi szło zajebiście, a teraz co? Tempo tracę powoli. O, tu coś jest. Dzięki duszku, pokazałeś mi. Może wybiorę się gdzie indziej. Bananka se złożę, o. Od razu lepiej mi się zrobi. Tu klocki, MTR, MT, nie wiem o co z nimi chodzi. Czy to jakiś podprogowy przekaz, czy co. A walić. Tuba, czyli ustnik jest mi potrzebny do tuby, żeby w nią dmuchnąć i żeby coś wysrała. Zniszczona lampa, nie mam jak ją zakryć. Klasyk. O, tu coś jest. Tu, dawaj, dawaj. Jeszcze coś z książką, pewnie się wtopi w tło gdzieś. Chamsko. Szczerba też gdzieś się wtopiona, chamsko. Dobra, więcej już nie ma z tego co kojarzę. Został pokój z trofeami. Nie wiem czego chce ten duchol. Pewnie strzelby. No fajnie. Sobie złożę co innego tutaj.
Klucz do zegara bodajże. Do nakręcania. Nie wiem, co to za papierek, ale wygląda na ciekawy. A, struny do gitary. No, kukułka się aktywowała, dała mi pałeczki do bębna. Jeszcze tylko świeczka. I mogę sobie stąd spierdalać, bo już więcej nie zdobędę tutaj. Pieniareczka. Szabelki nie chcesz. Szabelką też nie przekuję, ale przebiję tym. No, ustnik już mam. Fajnie byłoby jakieś inne rzeczy poogarnąć, na przykład ten tajemniczy hak, czymkolwiek on jest. O, tu jest schowany chyba... No, klawisz się schował. Tutaj... Hak. Ledwo widoczny dla mojego oka. A nie, to jest poroże jakieś. A, no i tutaj jakieś nie wiem co. Fragment zasłonki. Książka. Ty, ja już wiem po co ta książka. Dobra, to jeszcze nie idę tu. A tu też nawet nie mam po co. A mam! Książka przecież. To. Ładnie poszło. Lampy chyba nie mam czym zasłonić. To biblioteka, książka. Sekretne przejście. No, pokój indiański. Tutaj znajduje się cała reszta. Już mam coś do lampy. Już jakaś żarówka. Nie wiem, to chyba tłuszcz czy coś. A, z gitar, no to już struny są. Jakieś bóstwo smocze, gdzie klejot potrzebny, który wygląda jak UFO. Wszystko jest na swoim miejscu. Żyletek. Szabelka. Jakaś brosza. No masz. Wypuściła mnie z więzienia trochę. Fajnie, miło jest z jej strony. Co? Wylać? Nie, wylać atrament nie. Jeszcze jedno miejsce. Atrament jednak dać. Pokój muzyczny, żarówka. Gdzieś chyba żarówka. No, osłona na lampę i żarówka. Tu, gryzonia tego. Da mi część swojego do maszyny. Jeszcze trochę i będzie great. Poroże jeszcze tego gnu. Nie pamiętam kim był gnu. Zobacz za. To chyba nie koniec, co nie? O, second floor, czyli już powoli do końca się zbliżam. Jakaś kokarda, ribonek, Edwain, szufa, open, close, o, lampa olejowa, hamburger z frytami, których nie ma. Okej, okay, ciufa, ciufka się wykoleiła i wyjebała, sorry. Nie wiem co myśleć. O, jest ostrze noża. Nóż ponoć istotny, bardzo istotny przedmiot. A raczej taki kluczowy do zagadek. Tu widzę wanna.
Brakuje tylko Dariusza. Jeżeli ktoś ogląda trudne sprawy i wie, o co chodzi z tym Dariuszem z wanny. Jak nie, no to musi nadrobić niestety. Dobra, jakiś rower. Koło mu zajebali. Wanna, nawet nie wiem co zrobić. A, już wiem, zakorkować wannę. Tutaj. No tu jest coś do tego kliknięcia, kur. Albo nie. Albo ta. Okej. Okay. Brakuje mi tylko jednego fragmentu do opena. A tak to wszystko byłoby git. No, widzę tu kurwa koło, więc daj mi je kurwa kliknąć. Nie wiem, to chyba do kurzu jest Duster taki zwany. Safe up? Nie, to nie tu. Tu na pewno będzie tego dzwonek. Ręczniczek się też przyda. Koło mam już, czyli już można odratować rower skradziony. Jakaś decha. I tak, zostało mi tak, ręcznik i chyba do kurzu taka. Do wycierania kurzu jakiś gówno. O, tu jest coś, co się chowa. Tu się chowa drugie takie coś. Tu się chowa. Sypialnia. Jakiś duch, który nic nie robi. Właśnie, jaka jest podpowiedź? A, dobra, trzeba rozjaśnić coś. Luźne zdjęcie. Czyli co? Trzeba je dechą przymocować, czy jak? Nożem. I otworzyć safe. No, i ukryć zapałki. A potem jak będzie tam potrzebne zapałki albo siarka na czarną godzinę, to ich w sejfie nie będzie. No, frytki do frytanola. Teraz tak. Yin, yang. Coś z tego złożyć trzeba. A nie, to jest po prostu yin. O, coś tam miał między łapkami. Nic znaleźć nie mogę, jestem za głupi na tą grę. A 40 minuta dobija, planuję kurwa całą grę przejść. Mam nadzieję, że chociaż mi to mniej niż godzinę zajmie. Dobra, wszystko jest. Ale jeszcze dawać nie powinienem. Pokój bilardowy, o. Skromny kapelutek. Duch bilardowy. Duch graczy o bilardu. Ciekawe, co mu mogę wręczyć. Chyba kredę. No, yin yang. Taki chiński symbol równowagi. Co tu jeszcze mam? No hełm rycerski to wiem. I korek do Dariusza z wanny. O, ciufcia. Przystanek wypizdów. A nie, jedzie po torach normalnie, a nie na przystanek.
Brudne lustro, upierdolone. Nagle zarazem korek do Dariusza z wanny. Albo do wanny po prostu, żeby Dariusz miał się gdzie pluskać. No, hełm rycerski. Kolejnego hinta przepierdoliłem na to. Już jestem skończony. Albo zrobię coś zajebiście. O, tu zapałki pójdą. Nagle znalazłem to, co chciałem. Okej, dobra. Frytanol do hamburgera. Co jeszcze? Decha do dziury w drzwiach. A, i hełm do rycerza. No, została tylko ostatnia rzecz. Mydło gdzieś do wanny. Albo okolice, nie wiem. Mydelnica gdzieś jest? Jest. Koło. Kto kurwa trzyma rower w łazience? No, korek, żeby wanna się napełniła. No, jest Dariusz. Chyba. No, na logikę też ręcznik do łazienki. Tu, kluczowe słowo. I co? Maszynka! Oczywiście, że maszynka. Jak żeby inaczej, jeszcze dwie części mi zostały. A level 1, trochę podejrzane. Ornamencik też gdzieś, czy to już nie tu? A nie, przecież tutaj jest coś z narzędziami, trzeba otworzyć. O, mam jakieś narzędzia. Już jestem skończony, znowu gra mi to powiedziała. Ornament na łóżku. Tak, super! Posprzątałem po sobie. Zobacz za zasłonami w jakimś pokoju. Dobra, otworzę drzwi na strych. I zobaczę, co dalej. Ostatni level! Strych! Babcie, tuch! Czekaj. Odwokować te drzwi. Tak łatwo jak zobaczyć za czymś, co cię uczyni grubym. Czyli co? Jedzonko otworzy mi wszystkie drzwi. Albo ten sekretny pokoik. Tak podświadomie ta gra to mówi. Chyba. Czachol. No, leci czachol, kurwa. Jakaś miska. Jakaś młoda roślinka. Tu bucior z poprzedniego levela. Boję się głuchej babci ducha. Pewnie aparat słuchowy potrzebny, albo trąbka do słuchania. Jeszcze czacha. W ogóle 8 hintów, to jest w chuj mało. To jest nie do zrobienia, kurde. Dobra. Pójdę na sam strych. Nożyce. Nożyce. Pająk! O, wysłałem go do słoika. O nie, tylko nie słoik! Bo ja wiem, o co chodzi ze słoikiem. Zestaw to fryzjerski. To nożyce idę, a nie. To jednak nie. To jest toaletka jakaś. O, lampkę se złożę. Słoik. Dobra. Pająk w słoiku. Którego nawet użyć nie mogę, ale chamstwo. Dobra, jakiś gówno, jakiś odważnik. A. Maszyna parowa. Czyli rura jest potrzebna, chyba. Patrząc na to listę itemów, którą mam. Jeszcze pędzelek muszę sobie, kurwa, złożyć, ale nie mam... Nie widzę rzeczy do złożenia. A, hinty są w chuj cenne, więc mogę na maksymalnie jeden sobie pozwolić. Dobra,
To musi być toaletka. Dobra, zachodnia wieża. Śrubokręt do śrubokrętu dać. O, już pierścionek zaręczynowy ogarniać. Konewka. To jest mąka, co z nią mogę zrobić? Chyba nic. Ale mogę odważnik dać do wagi. Coś się wydarzyło, coś się podniosło i mogę chyba przedmiot podnieść dzięki temu. Mógłbym, jakby mi nikt nie przeszkadzał. Okej. No, śrubokręt. Szkieletor. No i teraz jakieś długie te... długie srebrne kolce, czy co to tam jest? Jakieś ostrza. O! Już mam śrubokręt. Ale to nie wszystko, potrzebuję jeszcze tego lejka i pierścionka. A jest jeszcze ten sekretny pokój, po którym nie wiem czego się spodziewać, więc nie chcę marnować hintów. Kurwa, będę musiał zmarnować 3 hinty. Pójdę może do babci, może coś tam ogarnę. O, to ogarnąłem. Kurtyno. Do pocięcia, o. Mam rurę, czyli mogę już pójść na strych, postawić ją. No już mam przedostatnią maszynę do... Znaczy przedostatnią część do maszyny do ducha. Tu potrzebuję pierścionka do rączki. Okej, czyli tu... A, przecież mam konewkę, kurwa. Dobra, pójdę tu, może coś się uwolni. Kluczyk jakiś. Skeleton key. Nie wiem, co to dokładnie oznacza za rodzaj klucza. Może to jest taki klucz, co otwiera każdy zamek, czy coś. Ach, kurwa, zmarnuję cały hint na tym miejscu. Tu jest gum. Nie. A, bo tu mogę zrobić nic. Ale mogę otworzyć drzwi do sekretnego pokoju, zobaczyć co i jak. A tu coś trzeba? Okej, na szczęście nic. Co z ciekawości wejdę? No serio nic. Nic do podniesienia, nic do ogarnięcia. Dobra, to nie potrzebuję, panikowałem. Dobra, zbieraj to mi, kurwa. Zbieraj chamsko schowany pierścień, który klikałem, ale nie chciałbym mi uznać. Na radiu, kurwa, trąbka dla głuchej baby. No i... fragmencik gdzieś na lampie. Już, jestem skończony. Daję ci trąbkę, żebyś słyszała. Tobie daję pierścień, żeby dostać kod. Okej, okay, czyli jest kurtyna za indyjskim pokojem jakimś. A to oznacza, że ten pokój nadal nie jest skończony, bo jest kurtyna. Symbol, rzadki symbol rączki. Mortimerze, znalazłeś mnie. Myślałem, że nie uda ci się. Trzymaj tą baterię, to jest ostatnia część do tej maszyny. Jeżeli nie zbierzesz wszystkich pozostałych części, nie będę miał okazji przedostać tej maszyny. Mam nadzieję, że to zadziała. A, dobra, zapomniałem, że to jest glitch i przycisk close się chowa. Już myślałem, że gra się zjebała przez chwilę. Maszyna jest gotowa. A raczej jej starterek. No. A to oznacza, że użyję tego na strychu. Odpalam maszynę.
I niech się dzieje, nie wiem co. Wydaje mi się, że powinniśmy uciekać. Wujku, zobacz! Maszyna działa! Duchy uciekają z domu. O, Mortimer, jak widać, udało nam się. Mój dom jest czysty od duchów znowu. Nie wiem, jak ci podziękować. A, nie byłbym w stanie sobie poradzić bez ciebie. Chodź, napijmy się herbatki, mam coś ważnego do powiedzenia. Coś, co nie uwierzysz. Wkrótce, świetna przygoda czasu. Mortimer Beckett i paradoks czasu. Ten paradoks wrócę, ale kiedy? Wiem. To wszystko. Trzymajcie się. Fajnie było i widzę, że pewnie się zajebiście nagrało. To dla mnie dobra wiadomość. Bawcie się dobrze.